Kiedy DTŚ Wschód? Odpowiedzi na to pytanie szukali dziś wspólnie marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Jaworzna Paweł Silbert, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński i prezydent Mysłowic Edward Lasok. Spotkanie marszałka i prezydentów miast trwało niespełna 2 godziny i odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Gospodarzem spotkania był prezydent Paweł Silbert. Dzisiaj istotne spotkanie tutaj w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Przedstawił pan prezydent Silbert stan zaawansowania prac. No jest tak, że nie może Urząd Miejski w Jaworznie uzyskać decyzji środowiskowej na to przedsięwzięcie. Planuje się, że gdzieś jeszcze rok potrwa procedowanie, ale generalnie prezydenci podtrzymali jakby wniosek ku temu, żeby projektować tę drogę dalej i liczyć na to, że w przyszłych rozdaniach europejskich, czy środków krajowych, czy wojewódzkich ta inwestycja załapie się do finansowania, za co mocno trzymam kciuki. Urząd Marszałkowski tutaj deklaruje we wszystkich dokumentach strategicznych, wszędzie, gdzie możemy tylko tę DTŚ-kę Wschód wpisać, ona się pojawia po to, żeby gdy będzie dokumentacja, gdy będą papiery, można było aplikować skutecznie o środki. Czym jest DTŚ Wschód? Lekarstwem na codzienne nerwy tych, którzy co rano muszą dojechać z Jaworzna do Sosnowca, Mysłowic czy Katowic. Jak wiadomo, korki na głównej drodze wylotowej z miasta między Jaworznem a Sosnowcem są nieodłącznym elementem każdego poranka. Co gorsze, wystarczy niewielka kolizja na granicy obu miast przy centrum handlowym w Sosnowcu Jęzorze lub przy wjeździe na wschodnią obwodnicę GOP, czy nawet na autostradzie A4 i dojazd do Katowic z dotychczasowych 30 minut wydłuży się nawet do 2 godzin. Od lat zapowiadana nowa droga o wysokiej przepustowości miała być na to antidotum. Faktycznie, już w lipcu 2013 roku Jaworzno, Mysłowice i Sosnowiec postanowiły przeznaczyć niemal 2,5 miliona złotych na wkład do przedsięwzięcia i przygotowanie dokumentacji składającej się ze studium techniczno-ekonomicznego, materiałów do decyzji środowiskowej i studium transportowego dla wschodniego odcinka DTŚ. Jaworzno chciało i zostało liderem projektu. Wszystko po to, by do 2015 roku mieć kompletną dokumentację potrzebną do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Również już wtedy wiadomo było, że niezbędna jest kompleksowa decyzja środowiskowa dla całego przebiegu planowanej drogi. Mamy rok 2018. Co do problemu porannych korków wniesie dzisiejsze spotkanie? Mamy nadzieję, że sporo. Na odpowiedź jednak trzeba będzie jeszcze zaczekać. Prezydenci zapowiedzieli wspólny komunikat podsumowujący spotkanie, jednak musimy jeszcze zaczekać. Proszę Państwa, zgodniliśmy na spotkaniu, że przygotujemy wspólny komunikat, przekażemy mediom i wszystkiego się dowiecie, jakie są uzgodnienia. Jak powiedział pan prezydent Silbert, wspólny komunikat, bo jeszcze pewne rzeczy są do uzgodnienia. Ma to być wspólne stanowisko określające kierunek wspólnego działania. Póki co musimy odstać swoje w korkach. Niestety.